Hasło samorząd chyba po raz pierwszy wpadło mi w ucho na pierwszym Krajowym Zjeździe Solidarności w 1981 roku w Hali Oliwii, bo tam pojawiła się idea samorządnej Rzeczpospolitej. Byłem wtedy w harcerskiej obsłudze zjazdu. To było bardzo ciekawe, kiedy jako nastolatkowie w harcerskich mundurach tworzyliśmy harcerską służbę pomocniczą w czasie pierwszego zjazdu Solidarności. To było dla bardzo młodych ludzi niezwykłe doświadczenie spotkania ludzi, o których czytaliśmy w Bibule, o których słuchało się w Radiu Wolna Europa. Wtedy chłonęliśmy marzenia o wolnej Polsce i wtedy pewnie jeszcze nikt nie do końca wierzył, że w tak nieodległej przyszłości przyjdzie nam tą Polskę budować. Napisałem razem z kolegami pierwsze założenia. To był czerwiec 81 rok, gdzie już było założenia 30-stronicowe. W tym czasie było Solidarność, był pierwszy zjazd. Tam powstał dokument Polska Samorządna, ale to był dokument, który dotyczył samorządności pracowniczej. PRL był zorganizowany resortowo, nie istniała organizacja terytorialna. My wprowadzamy udział terytorialny. To znaczy my chcemy ograniczyć kompetencje resortów, podporządkowując ludzi władzom lokalnym, które grupują ludzi nie według miejsca pracy, a według miejsca zamieszkania. Zjazd oprócz programu przyjął taką uchwałę w drugiej turze, w której zobowiązał Komisję Krajową, tą nowo wybraną, do podjęcia prac nad ustawą o samorządzie, o radach narodowych, bo ona się wtedy tak nazywała. I rzeczywiście po zjeździe powstał zespół międzyregionalny. Ja byłem znowu z Poznania delegatem do tego zespołu. I ten zespół pracował tak naprawdę w Krakowie. Ten zespół spotkał się przed stanem wojennym 3 razy, więc nie zdołaliśmy przygotować wszystkiego, co chcieliśmy. Ostatnie posiedzenie Komisji Krajowej tu w Stoczni. Kilka uchwał przygotowanych przez mądrych ludzi. A Bydgoszcz przygotowała uchwałę, w której postuluje, aby w marcu 1982 roku odbyło się referendum na temat konieczności wyboru nowych władz samorządowych. I ten zarzut postawiono mi jako próbę obalenia ustroju siłą. Otóż wybory do rad narodowych według władzy socjalistycznej były próbą obalenia ustroju siłą. Też artykuł od 10 lat więzienia. Michał Kulesza z grupą prawników z Uniwersytetu Warszawskiego, myśmy stworzyli taką nieformalną trójporozumienie, w którym żeśmy ciągnęli studia przez lata 80. To były studia bardzo zabawne, bo po pierwsze myśmy nie wiedzieli, dlaczego my to robimy. Przecież wówczas nie było żadnej szansy, żeby to mogło być prowadzone, ponieważ nasze założenia naruszały podstawę ustroju. Kiedy zakwitało światełko w tunelu, to jest 88 rok, myśmy wiedzieli bardzo dokładnie, czego chcemy. Dzięki Bogu nie doszło przy okrągłym stole do uzgodnień z komunistami na temat samorządu. Samorząd był jedną z tych dziedzin, które się znalazły przy okrągłym stole w protokole rozbieżności. I dzięki temu mamy w Polsce fantastyczny samorząd. W międzyczasie trzeba było wygrać wybory, te czerwcowe. Okazało się, że wybrany został do Senatu Jerzy Regulski, a Walerian Pańko został wybrany do Sejmu. W związku z tym od razu postanowiliśmy z Regulskim pracować nad inicjatywą ustawodawczą dotyczącą samorządu terytorialnego. Więc to była mordercza praca, która w pierwszym etapie zakończyła się w styczniu już następnego roku. Przyjęliśmy te najważniejsze ustawy, prawie nie wychodząc z parlamentu. Będąc sprawozdawcą ustaw samorządowych w Sejmie czy w Senacie, zawsze podkreślałem, że idea została zaszczepiona na pierwszym Krajowym Zjeździe Solidarności. Powołaliśmy tę fundację w siedzibie Senatu i właściwie cała rada fundacji to byli senatorowie oraz posłowie OKP. I to było świetne pociągnięcie. W ten sposób Fundacja Rozwoju Demokracji jest starsza niż samorząd w Polsce odrodzony, ale najważniejsze jest to, że mogła od razu przystąpić do kształcenia ludzi dla przyszłego samorządu. Pan Tadeusz Mazowiecki mnie zaprosił i zaproponował, żebym został generalnym komisarzem wyborczym i przygotował te pierwsze wybory samorządowe. Tak naprawdę po tych wyborach to już był inny kraj z władzą lokalną, zdecentralizowaną, autentyczną, wybraną demokratycznie. To była już zupełnie inna Polska. Za
została stworzona sfera spraw publicznych, które były poza gestią rządu. To było dla wielu ludzi w ogóle niezrozumiałe. Jak to? Premier nie może kazać wójtowi? Polska pod względem samorządu jest jakąś oazą w skali światowej. Mianowicie dzięki temu, że nie było wtedy powiatów i województw, tylko same gminy, do dzisiaj w Polsce gminy są zdecydowanie najsilniejsze. Gdy dzisiaj myślę o samorządzie, to bez wątpienia postacie takie jak Lech Bądkowski, czyli kształtowanie idei samorządności, takiego podejmowania decyzji przez wspólnoty, tu na Pomorzu kształtowały się w sposób szczególny inne niż w innych częściach kraju. Byliśmy jakby lepiej przygotowani do tego procesu. Wiedzieliśmy więcej, jak należy to robić, dlaczego to jest takie ważne. Każda z ustaw samorządowych mówi, że mieszkańcy z mocy prawa tworzą wspólnotę samorządową. Czy to jest gmina, czy to jest powiat, czy województwo samorządowe. Po prostu tak samorząd jest zdefiniowany w naszym systemie prawnym. Samorządność to idea, która towarzyszy wielu osobom zaangażowanym w pracę w gdyńskim ratuszu od samego początku, od czasu, kiedy rodził się Komitet Obywatelski, od czasu, kiedy pisaliśmy pierwszy program dla wtedy nowej rzeczywistości, jakim była Polska samorządowa, realizowana właśnie w Gdyni. Świadomość, że chcemy skupić się na Gdyni, na jej najważniejszych sprawach, była nam bliska od samego początku i stąd nieco obok wielkiej sceny politycznej, nieco obok partii politycznej postanowiliśmy realizować swoje marzenia, wciągając do samorządu ludzi, którzy kochają miasto, którzy mają swoje pasje, osiągają często sukcesy i potrafią pokazać swoje możliwości w innych obszarach niż polityka. I czasem niektórzy zwracają mi uwagę, że pewnie gdyby zapisać się do partii politycznej, która ma w Polsce władze, może by łatwiej byłoby rozwiązywać niektóre problemy, ale myślę, że nieco z boku tej polityki lepiej skupiać się na zagadnieniach bliskim mieszkańcom Gdyni. To się fantastycznie sprawdziło i ta armia społeczników w ciągu 20 kilku lat zmieniła konsekwentnie rzeczywistość naszego miasta. Zaproponowałem ówczesnej prezydent Franciszce Cegielskiej, żebyśmy w Gdyni stworzyli taki modelowy, pierwszy w Polsce program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Jej się to bardzo spodobało, no i w ten sposób zacząłem jako wolontariusz funkcjonować w Urzędzie Miasta. Gdynia jest miastem wyjątkowym, bo bardzo wiele działań to działania właśnie wychodzące od mieszkańców, realizowane przez mieszkańców, czy to jako wspólnot, czy jako właśnie organizacji pozarządowych. I to, co jest specyfiką naszego miasta, to fakt, że może to dotyczyć zarówno zupełnie drobnych, tak zwanych miękkich przedsięwzięć, typu szkolenia, akcje, i mogą to być równie dobrze właśnie poważne wydarzenia kulturalne, jak choćby Festiwal Globaltika, który jest taką jedną z marek Gdynia, jest realizowany w całości przez organizację pozarządową. To wszystko dzieje się oczywiście we współpracy z samorządem. Również dzisiaj organizacje pozarządowe realizują tak poważne zadania, jak na przykład przebudowa schroniska dla zwierząt, budowa hospicjum dla dzieci. Pierwsze w Polsce hospicjum dla dzieci budowane od podstaw jest już prawie skończone. W ciągu 10 miesięcy w iście gdyńskim tempem budowania przedwojennym udało nam się właśnie tak ten budynek zorganizować, że dzisiaj prawie jest ono gotowe. Miasto Gdynia od początku wspiera naszą działalność. Przykładem było to pierwsze hospicjum stacjonarne dla dorosłych, jak również tutaj udzieliło nam dofinansowania takiego, że mogliśmy ten obiekt wybudować. Wspierają nas i gdynianie, którzy doświadczają tego wsparcia naszej działalności i nie tylko, ale również ci, którzy są nawet poza granicami Gdyni. Wiele szkół się włącza, również Twoja szkoła się w to włączyła od wielu lat, nie wiem czy wiesz. Była i nagrywana płyta, i inne akcje na terenie Twojej szkoły, jak również Twoi koledzy przychodzili tutaj do hospicjum i towarzyszyli chorym.
Fenomen nowoczesnego miasta polega na jego zróżnicowaniu i wielowątkowości. Właśnie sztuka dobrego zarządzania polega na tym, że widzi się miasto jako ogół mieszkańców. Zróżnicowana formuła i świadomość, że każdy mieszkaniec miasta musi realizować swoje aspiracje, że nie możemy nikogo wykluczać. Takim przykładem jest choćby polityka dedykowana osobom niepełnosprawnym. Gdynia jest pionierem wprowadzania udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Jak to się zaczęło? Bardzo dawno, w 1999 roku, rozpoczęliśmy taką akcję masową udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Na początku wydawało nam się, że dostosowanie krawężników, żeby ludzie mogli wyjść z domów, żeby mogli normalnie jeździć po ulicach miasta, było najważniejsze. Potem się okazało, że to się udało dość szybko zrobić i teraz mamy takie duże programy społeczne, kampanie społeczne, ale najważniejsze to jest promowanie Design for All, czyli takiego projektowania uniwersalnego, czyli to, co jest dostępne dla osób niepełnosprawnych, jest dostępne dla wszystkich. No i oczywiście przyjęcie takiego prawa. Mamy oprócz takiego kompleksowego programu dostosowań dla osób niepełnosprawnych, Gdynia dla wszystkich, przyjęliśmy dokument, który jest taką kompilacją szwedzkich przepisów, Agenda 22. Żeśmy ratyfikowali deklarację barcelońską, teraz konwencję ONZ-owską, czyli jest mnóstwo takich dokumentów, które mówią o tym, że miasto ma być przyjazne, dostępne dla osób niepełnosprawnych. No i żeby tak się działo, też chcemy, żeby mieszkańcy Gdyni zrozumieli, dlaczego to jest takie ważne. I na przykład tutaj mamy taką akcję murale na budynkach na ulicach Gdyni. Chcemy, żeby ulica też mówiła, żeby ludzie mogli zwrócić uwagę i się zastanowić, bo przecież my tak samo czujemy, mamy takie same potrzeby, tak samo chcemy być szczęśliwi jak każdy inny mieszkaniec Gdyni. Tutaj jeszcze kilka lat temu był salon samochodowy, a teraz to miejsce w samym centrum miasta, w pobliżu wszystkich środków komunikacji, zostało oddane do użytku dla Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji, które w zeszłym roku zostało nagrodzone medalem Gdynia Bez Barier za niekonwencjonalne metody aktywizacji zawodowej. Zainteresował mnie także projekt Kobieta. Ten projekt miał za zadanie, żeby panie zauważyły, że też mogą działać, podejmować jakby aktywność, nie tylko być zamkniętymi osobami w domu. Były sesje zdjęciowe, udało nam się wydać kalendarz na 2011 rok z sylwetkami tych pań. Okazało się, że dwie z pań obecnie prowadzą, na 12 osób, które brały udział, prowadzą działalność gospodarczą. Wiktoria, podaj papier z drukarki. Wiktoria jest ze mną około 5 lat. Dostałam Wiktorię w 2007 roku, w Dniu Osób Niepełnosprawnych. I z czasem stała się towarzyszem i pomocnikiem. Tak, a czy ona jest pomocna w takich niecodziennych sytuacjach? Zdarzyły się pani takie? Wiktoria w momencie, kiedy dzieje się coś złego ze mną, kiedy jest zagrożenie zdrowia bądź życia, w tej sytuacji wielokrotnie naciska telefon, wtedy wykręca się numer alarmowy i Wiktoria jest wtedy w stanie tak długo szczekać, aż pomoc nie nadejdzie na czas. Na czym polega ten program Pies w Wielkim Mieście? To jest samorządowy gdyński program, wieloletni program, który zaczął się w 2009 roku. Odbyło się już kilkanaście festynów z psem w roli głównej. Dużo się dzieje, odbywają się warsztaty dla osób, które są niepełnosprawne i przygotowują się do tego, by kiedyś może otrzymać pieska asystenta. W tym miejscu, na trasie spacerów z Gdyni, na przykład do Sopotu, na odcinku 100 metrów,
Pieski mogą szaleć, kąpać się, bawić ze swoimi właścicielami. Nagroda w kategorii Wspólnota Obywatelska przyznana nam w pierwszej edycji konkursu przez prezydenta Komorowskiego to przede wszystkim ogromna radość i duma. I znowu, nie tylko dla władz samorządowych, dla mieszkańców, bo tak naprawdę, jeżeli popatrzymy na działania, które były oceniane, to widać, że są to działania realizowane przez miasto, ale właśnie we współpracy z dużą grupą organizacji pozarządowych. W tym przedsięwzięciu, które było oceniane, był na przykład proces rewitalizacji, zmiany wizerunku osiedla Zamenhofa Opatahackiego. 5 lat intensywnej pracy pod auspicjami, można powiedzieć, najpierw Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, bo najpierw byliśmy, jakby tworzyliśmy to w strukturze samorządowej. W tej chwili tworzymy już fundację, która ma za zadanie ożywiać tą dzielnicę, pobudzać do działań, pobudzać do wzięcia odpowiedzialności za pewne rzeczy, które tutaj mają miejsce, żeby poprawić sytuację mieszkańców, poprawić estetykę dzielnicy, więc przygoda trwa. I mam nadzieję, że będzie trwać jeszcze bardzo długo, bo jeszcze jest bardzo wiele rzeczy do zrobienia. My bardzo dużo rzeczy, które robimy tutaj na dzielnicy, opiera się o taką współpracę i sieciowanie innych organizacji, innych osób, czy dzielnicowy ośrodek pomocy społecznej, czy policja, czy straż miejska, szkoła sąsiadująca, czy Stowarzyszenie Mikołaja, biblioteka, bardzo ważny partner. To jest właściwie nasze zadanie. Tutaj nie ma podziału już na samorządowe i pozarządowe, tylko generalnie to są nasi partnerzy i bez nich pewnie by wiele rzeczy nie udało się. Jest bliższa relacja z mieszkańcami, kontakt, jest ich reaktywność, jest to, że jest plakat i jest reakcja, tak? Czyli jest ktoś, kto się pojawia. Ja wykorzystam ten moment, żeby powiedzieć co nieco o tym, co w programie. Przez pierwszą godzinę pracujemy ciężko w zespołach. W zespołach, które będą zastanawiać się nad tym, jak zagospodarować tą przestrzeń tutaj wkoło. I będziemy pracować nad zaprojektowaniem wejść, przejść, bram. My musimy sobie wymarzyć, ale realnie, jakie gry i zabawy mogą tutaj się odbywać. Jestem też stąd i jakby znam te problemy, z którymi wszyscy się borykają tutaj, raczej borykamy, bo też one mnie jakby dotyczą w jakimś stopniu i myślę, że dzięki temu jest łatwiej nam się dogadywać. W ogóle naszym zadaniem właśnie jest zaprojektowanie tego terenu, ale pod takim kątem, żeby się najbardziej przyjrzeć właśnie zieleni. But you have to manage to make this, yes? So if you want to make two, it can be okay. Spoko. My jesteśmy wolontariuszkami w klubie osiedlowym Apteka i też w klubie młodzieżowym Kreatywni. I działamy głównie jako streetworkerzy. Teraz mamy taki nasz największy projekt, jest pod tytułem Stop Nudzie, gdzie wychodzimy i się bawimy z dziećmi, organizujemy im jakieś takie działania, jakieś takie aktywne rzeczy, które damy im pomysły, żeby robiły coś więcej niż się nudziły albo siedziały w klatkach. Ja mieszkam 2 bloki stąd. Ja się tutaj urodziłam, mieszkam tutaj od dziecka, więc tak jakby zawsze wiedziałam, jaka tutaj jest atmosfera, co się dzieje, jak ludzie myślą o tej dzielnicy. I też przez to się angażowałam dużo i dlatego postanowiłam coś z tym zrobić i myślę, że fajnie, bo widać różnice, widać jak te dzieci się zmieniały. Największe osiągnięcie to oprócz takich regularnych pewnych imprez i świąt, które zaczynają się wpisywać w nasz kalendarz co roku, czyli na przykład Europejski Dzień Sąsiada, wokół którego koncentruje się bardzo dużo działań, to jest to, że myślę, że jesteśmy w pewnym stopniu pionierami tutaj pracy na ulicy, streetworkingu i animacji na ulicy. I myślę, trzecie takie najważniejsze osiągnięcie to jest to, że inne dzielnice zaczynają podpatrywać, jak to zrobić u nich. Jeżeli mówimy o innym elemencie tego projektu Gdyni dla wszystkich, to był to cykl spacerów prowadzonych przez Centrum Współpracy Młodzieży, gdyńską organizację pozarządową. Osoby niepełnosprawne chodziły po mieście z wolontariuszami i wskazywały różne miejsca, gdzie w przestrzeni publicznej jest im niewygodnie, źle, gdzie coś by można poprawić. I te wszystkie wskazówki są zbierane. Na część reagujemy od razu, tam gdzie można coś poprawić, staramy się to poprawiać od razu. Natomiast część jest dla nas też wskazówką w przyszłości do projektowania, w jaki sposób kształtować przestrzeń publiczną, żeby ona była przyjazna dla osób niepełnosprawnych.
Idziemy właśnie ścieżką rowerową. Czy to jest jakaś przeszkoda? Aha, no to właśnie. Dobrze wiedzieć, bo ja bym nie wiedział. No właśnie. Problem ze ścieżkami jest taki, że jeżeli nie mają krawędzi wystających, to ja nie mam pojęcia, że się na ścieżce znajduje. Na tym kawałeczku najwygodniej mieć przewodnika, bo niewidomy to w zasadzie nie wie, wzdłuż czego ma iść. To podłoże jest takie chropowate, nie ma tutaj jasnych linii. Tutaj mamy świetny wynalazek, czyli takie listwy prowadzące, które pozwalają po prostu iść jak po sznurku. Nie muszę się zastanawiać, czy idę dobrze, czy kogoś muszę minąć, po prostu listwa mnie prowadzi. My realizujemy politykę aktywności obywatelskiej zarówno w pionie działań związanych z organizacjami pozarządowymi, definiując środki, które te organizacje w ciągu całego roku wydatkują. Mamy cały segment działań dedykowanych radom dzielnic, które także na bieżąco realizują swoje projekty i w wymiarze inwestycyjnym, i w wymiarze działań społecznych, kulturalnych. Czyje to jest dzieło? Tutaj akurat zainwestował GOSiR, czyli Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, czyli jednostka naszego samorządu. Podobne, mniejsze troszkę, mniej urządzeń za wyposażone, powstają w różnych dzielnicach Gdyni i tam o to się starają rady dzielnic, bo rzeczywiście to jest świetna sprawa, cieszą się z tego zarówno dzieci, młodzież, jak i dorośli, więc powstaje coraz więcej za pieniądze z kasy miasta. Do tego chcemy dodać budżet obywatelski, ale mamy też świadomość, że stanie się on także jednym z elementów kształtowania aktywności obywatelskiej i warto szukać takich narzędzi, warto szukać takich metod, by mieszkańcy naszych miast byli coraz bardziej aktywni. Otwieram piątą sesję Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni, stwierdzam kworum. Przechodzimy do drugiego punktu porządku obrad, czyli sprawozdanie ze spotkania Młodzieżowych Rad Pomorza. Przeproszę Krzysztofa Kolka, który był obecny na tym spotkaniu. Dzisiaj w Gdańsku poruszyliśmy parę kwestii. Najważniejszą kwestią było powołanie Młodzieżowej Rady Województwa Pomorskiego. W skład Młodzieżowej Rady Województwa Pomorskiego będą wchodzili przedstawiciele właśnie Młodzieżowych Rad Miast, Rad Gmin oraz Rad Powiatów. Oraz organizacje tak zwanego trzeciego sektora. Są to popularne stowarzyszenia, oczywiście stowarzyszenia działające głównie w zakresie edukacji oraz młodzieży, między innymi właśnie Stowarzyszenie Morena, również Caritas, czyli organizacje powszechnie znane, popularne, cieszące się szacunkiem. Wielu młodych ludzi angażuje się w działania samorządów uczniowskich, gazetek szkolnych, Młodzieżowej Rady Miasta, organizacji pozarządowych działających na rzecz młodzieży i z młodzieżą. Sprawy, jakie chcą tutaj poruszać, dotyczą problemów młodzieży. Bym powiedziała, że nawet zaznacza się taki pewnego rodzaju regionalizm dzielnicowy. Głównie chodzi o boisko sportowe, organizację festynu, organizację jakichś konkursów filmowych, artystycznych, przeglądu zespołów młodzieżowych na terenie Gdyni. Cześć, zebraliśmy się na spotkaniu Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni, Komisji Sportu i Rekreacji. Jesteśmy tu, aby omówić mecz między Młodzieżową Radą Miasta Gdyni a Radą Miasta Gdyni. Żebyśmy zrobili mecz najpierw pomiędzy Młodzieżową Radą Miasta Gdyni, a na przykład Młodzieżową Radą Miasta Gdańska. Tutaj jeżeli będę w Młodzieżowej Radzie Województwa, to na pewno będę lobował ten projekt, ten pomysł, żeby zorganizować odgórny turniej. Co znaczy być radną w dzisiejszych czasach? No ja myślę, że w dzisiejszych czasach to jest szczególnie trudne zadanie, bo troszeczkę taki obraz radnego się zmienia. Trochę za bardzo jest to polityczna funkcja, a za mało społeczna. Ja myślę, że podstawową rzeczą jest, żebyśmy słuchali ludzi. W związku z tym, że my jako radni mamy dostęp do władz miasta, do kreowania budżetu, do jakby wydawania pieniędzy budżetowych, do zmiany tego, w jaki sposób miasto funkcjonuje, to rzeczywiście czyni nas takimi ludźmi, którzy naprawdę mogą wysłuchiwać pomysłów i po prostu je pomóc zrealizować. A czy radni w Gdyni właśnie to robią? Słuchają ludzi, mieszkańców? Ja myślę, że tak. Doskonałym dowodem na to jest to, że miasto Gdynia jest uznawane przez mieszkańców za najbardziej szczęśliwe miejsce do mieszkania. Gdynia jest najbardziej lubianym miastem przez swoich mieszkańców. Czy pan też się z tym zgadza? Jak się panu mieszka tutaj? Bardzo mi się podoba to, że Gdynia się
rozwija cały czas, nawet biorąc pod uwagę początki swojej historii, jest to jakby kontynuacja tego. I rozwijamy się, jeżeli chodzi o drogi, technologie, tak? Park naukowo-technologiczny teraz się rozbudował. Bardzo mi się to wszystko podoba. Bardzo podoba mi się nastawienie gdynian i to jest super. Bardzo dobrze żyję. Ja też słyszałam, że tutaj najszczęśliwsi ludzie się znajdują. Tak, podobno tak było. No ja się tu dobrze czuję. Czuję się tu bosko. A pochodzę z województwa lubelskiego. No, proszę, tak tam się urodziłam, natomiast Gdynię od pierwszego momentu pokochałam. No chociażby postawili taką landarę, psu na buty, no i po co? No jednak Gdynia jest dość niska zabudowa, nie? Więc fajnie. No, chociaż właściwie tutaj nam się już zaczyna robić taki Manhattan, nie? Tutaj pojawił się Sea Tower, zaraz te budynki. Ciekawe, czy Żeromski wyobrażał sobie właśnie w ten sposób szklane domy, nie? Fajne przytrafiły, nie? Te trolejbusy w Gdyni. A wiedziałeś, że w ogóle Gdynia ma najlepszą komunikację miejską na Europę Środkowo-Wschodnią? Dostali nagrodę. Normalnie nagroda od Unii Transportu Publicznego. Jest czysto, wygodnie, właściwie skomunikowane są te wszystkie, nawet okoliczne miejscowości. Fajnie, można szybko dojechać. No cóż, ja się pod tym podpisuję. W Gdyni właśnie trwa jedyny w Polsce festiwal filmów historycznych, Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Jest to nie tylko seria pokazów filmów, ale także spotkania z ludźmi, ze świadkami historii. Wśród nich jest jedyna kobieta, która wchodziła w skład Komisji Krajowej, która została powołana na pierwszym zjeździe Solidarności w 1981 roku. Grażyna Przybylska-Bęb, ja jestem lekarzem, wobec czego związany z zawodem i wszystkie paramedyczne zagadnienia, które będą niezbędne do pracy w KKP. Grażyna Bęb. Te wydarzenia były właściwie kamieniem węgielnym do późniejszych przemian. To właśnie zjazd Solidarności i Solidarność stworzyły warunki do reformowania samorządowego, a reformę zespół profesora Regulskiego wdrożył po przemianach w 1989 roku. No i od tej pory w zasadzie i my, a wy młodzi teraz, powinniście korzystać z tego, odpowiadać za to, co się dookoła dzieje, bo jest to możliwość po prostu decydowania o sobie, o najbliższym otoczeniu, o bliskich sobie sprawach. Praca tak naprawdę w tak szczególnym miejscu, gdzie tożsamość historyczna, poczucie patriotyzmu lokalnego, więź lokalna jest tak silna, ale jednocześnie ta tożsamość, więź lokalna buduje bardzo wysoko poziom oczekiwań. Gdynianie chcą żyć w mieście nowoczesnym, chcą żyć w mieście dobrze zarządzanym, chcą żyć w mieście przyjaznym, otwartym, chcą korzystać z nowoczesnych szkół, ale też dobrze się bawić. Wiele aspiracji musi się spotkać z po prostu precyzyjną odpowiedzią. Znajdujemy się w bardzo szczególnym miejscu dla Gdyni, w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym. Park technologiczny w Gdyni to miejsce niezwykłe, można powiedzieć, nawet magiczne. Tutaj się wykluwają innowacje, tutaj powstają nowe pomysły, z których jako gdynianie później możemy być dumni. Park powstał praktycznie 10 lat temu i na początku było to niewielkie przedsięwzięcie, natomiast dynamika firm, które tutaj, pierwszych firm, które tutaj trafiły, ich pomysły, ich rozwój zainspirował nas do tego, żeby ten obiekt, to przedsięwzięcie powiększać. I dzisiaj Pomorski Park Naukowo-Technologiczny po rozbudowie jest największym tego typu parkiem w Polsce, a też jednym z najlepiej w Polsce ocenianych. Rolą władz samorządowych jest umiejętnie ukierunkowywać inicjatywy mieszkańców, wykorzystywać potencjał. Dzięki temu można zrobić dużo więcej niż w sytuacji, gdy robi się wszystko samemu jakimś wąskim gronem urzędników. I w tym sensie wszyscy jesteśmy samorządowi, bo tak naprawdę od nas zależy, jak nasze miasto, jak Gdynia się będzie zmieniało.